Na rynku pojawia się wiele urządzeń do monitoringu w przystępnej cenie. Ciekawym rozwiązaniem jest kamera Nui Cam Indoor 1080p, która rejestruje obraz wewnątrz budynków w jakości Full HD. Kamerą sterujemy z poziomu aplikacji na smartfonie. W opakowaniu znajdziemy kamerę, zasilacz sieciowy, przewód USB mikro USB o długości około 150 cm, dwustronnie klejącą taśmę 3M i krótką instrukcję obsługi. Obraz jest rejestrowany w jakości Full HD w 15 klatkach na sekundę. Za obraz odpowiada matryca CMOS, a kąt widzenia obiektywu wynosi 101 stopni. Kamera posiada czujnik ruchu, czujnik dźwięku, a także funkcję trybu nocnego umożliwiającą rejestrację obrazu również w ciemności. Jest to możliwe dzięki 6 diodom podczerwieni, które mogą oświetlać obszar na odległość nawet 10 metrów. Urządzenie jest wyposażone w mikrofon i głośnik. Jest to przydatne, gdy chcemy porozmawiać z kimś, kto znalazł się w zasięgu obiektywu. Nagrania wideo mogą być zapisywane w chmurze lub na karcie microSD klasy 6 lub wyższej o pojemności od 4 do 128 GB. Bezpieczna usługa w chmurze kosztuje $5 miesięcznie i przechowuje nagrania z ostatnich 7 dni. Transmisja obrazu z kamery jest odpowiednio zabezpieczona. Zastosowano tu 128-bitowe szyfrowanie RSA AES z TSL. Wysokość urządzenia to 11,6 cm, szerokość 7,9 cm, grubość 6,6 cm, a waga to zaledwie 250 gram. Z przodu znajdziemy obiektyw, diody podczerwieni, diodę statusu i mikrofon. Z tyłu zamontowano głośnik, przycisk reset oraz gniazdo zasilania. Z lewej strony umieszczono slot na kartę microSD. Na dole kamery znajdziemy podstawkę, która pozwala na regulację obiektywu w pionie. Możemy ją przykleić do sufitu lub ściany za pomocą dołączonej taśmy. Kamera jest zarządzana za pomocą aplikacji Nui Cam, dostępnej na smartfony i tablety z systemem Android od wersji 4.4 oraz iOS 8.0 i nowszym. Po podłączeniu możemy w każdej chwili z dowolnego miejsca na świecie podejrzeć obraz na żywo z monitorowanego pomieszczenia. Oczywiście kamera i smartfon lub tablet z zainstalowaną aplikacją muszą być podłączone do internetu. Aplikacja pozwala na udostępnienie obrazu z kamery znajomym czy rodzinie. Konfiguracja jest prosta i szybka. Pobieramy aplikację i tworzymy w niej konto. Podłączamy kamerę do gniazda elektrycznego i czekamy około 15 sekund, aż zacznie migać czerwona lampka stanu. Otwieramy aplikację i klikamy na Dodaj kamerę na stronie głównej. Na liście urządzenia wskazujemy naszą kamerę. Model kamery możemy sprawdzić na dole podstawki. Wpisujemy nasze hasło do sieci Wi-Fi i skanujemy kod ze smartfona przed obiektywem kamery. Wybieramy nazwę pomieszczenia, w którym będzie stała kamera. Gdy usłyszymy sygnał dźwiękowy, kamera jest gotowa do użycia. Należy pamiętać, że sieć 5 GHz nie jest obsługiwana. Dioda z przodu informuje o aktualnym stanie kamery. Ciągłe czerwone światło oznacza, że urządzenie jest włączone i inicjuje się. Migające czerwone światło, urządzenie jest gotowe do podłączenia. Dioda miga między białym a czerwonym światłem. Konto Wi-Fi lub hasło jest nieprawidłowe. Migające białe światło trwa połączenie, a stałe białe światło oznacza, że urządzenie działa poprawnie. W głównym oknie aplikacji na środku okna pojawi się obraz podglądu kamery. Kliknięcie na środku okna spowoduje włączenie podglądu na żywo. Pod obrazem znajdują się ikony pozwalające włączyć nagrywanie, zrobić zdjęcie, włączyć mikrofon i nasłuch w pomieszczeniu z kamerą.
W ustawieniach kamery możemy wyłączyć nagrywanie dźwięku i diodę statusu. Obrócić obraz, co jest przydatne w sytuacji, gdy zamontujemy kamerę podstawką do góry, na przykład na suficie. Kolejna opcja pozwala na wyłączenie automatycznego przechodzenia kamery w tryb nocny, gdy robi się ciemno. Dwie następne opcje pozwalają na włączenie nagrywania po wykryciu ruchu lub dźwięku. Dalsze opcje umożliwiają ustalenie miejsca zapisu nagrań, udostępnienie podglądu z kamery innym osobom i wyświetlenie szczegółowych informacji o urządzeniu. Na samym dole znajdziemy przycisk do usuwania kamery z aplikacji i opcję powrotu do ustawień fabrycznych. Kamera NUI świetnie sprawdza się przy obserwacji pomieszczeń. Obraz jest dobrej jakości, a obsługa za pomocą aplikacji prosta i intuicyjna. Do dyspozycji mamy wiele ustawień. Dodatkowym atutem kamery jest czujnik ruchu i dźwięku oraz diody podczerwieni pozwalające na nagrywanie w całkowitej ciemności. Urządzenie mogę polecić osobom, które szukają kamery do podglądu pomieszczeń w przystępnej cenie. Link do aktualnej ceny zamieszczam w opisie pod filmem. Jeśli podobał Ci się film, kliknij pozytywną ocenę, subskrybuj i polecaj ten kanał. To nic nie kosztuje, a wpłynie na szybszy rozwój kanału i większą liczbę testów i recenzji.